chodź, opowiem ci coś, ale najpierw zadam ci pytanie. Słyszałeś na pewno o lalce, która zasłużyła na to, by być prawdziwym chłopcem. A czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z prawdziwymi dziećmi, które nie zasłużyły na to, by nimi być? Wiesz, kiedy byłam dzieckiem, mimo wielkiego strachu zeszłam do piwnicy. Nie wiem, czego tam szukałam, ale coś znalazłam. Starą, zapomnianą lalkę. Była niezwykła. Mogłabym przysiąc, że mimo wymalowanego uśmiechu miała w oczach jakiś potworny smutek i gorycz. Zupełnie jakby zaklęta w niej dusza chciała się wyrwać z tej zimnej i zakurzonej piwnicy. Byłam tylko dzieckiem, ciarki miałam na całym ciele i z przerażeniem wybiegłam. Wróciłam tam po wielu latach. Lalki jednak tam nie było. Nic dziwnego, przecież to tylko moja dziecięca wyobraźnia. Prawda? Cześć kochani i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks i witam również bardzo gorąco wszystkie osoby, które są nowe na tym kanale, bo trafiły tutaj z okazji konkursu Face Awards Polska. Jest to filmik wyjątkowy, ponieważ jest to pierwsze zadanie w tym konkursie, a brzmi ono Vintage Doll. Przyznam się, że długo szukałam takiego pomysłu, na który potencjalnie może nikt albo niewiele osób wpadnie. I nagrywając te słowa, nadal mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A ogólnie rzecz biorąc, jest to po prostu drewniana laleczka, w której to pracy starałam się połączyć elementy takie typowo charakteryzacyjne, czyli wklejane elementy, które oczywiście wykonałam sama, no i całą masę oczywiście body paintingu i makijażu. Zaznaczyłam oczywiście rysunek drewna, ale nie chciałam, żeby był to element dominujący i przytłaczający rysy twarzy i inspirowałam się właśnie takimi laleczkami, w których pod warstwą jakiegoś lakieru i farby widać po prostu delikatnie ten rysunek. Dziękuję wam bardzo za wszystkie trzymane kciuki i bardzo dużo gorących wiadomości i radości z tego, że dostałam się do top 20. To bardzo, bardzo, bardzo miłe i pokrzepiające. Mam nadzieję, że moja interpretacja może nie tak do końca oczywista w tej sytuacji, ale też może nie najbardziej oryginalna. Sama nie wiem, już nie potrafię tego ocenić. Mam nadzieję jednak, że wam się spodobała i że będziecie dalej trzymać za mnie kciuki. Teraz już oczywiście zapraszam was do obejrzenia, jak powstała ta charakteryzacja. Zaczęłam od dokładnego zakrycia brwi. Przykleiłam również nos, który wcześniej zrobiłam z masy żelatynowej. Jak go zrobiłam pokrótce pokazuję na końcu filmiku, ale jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat takiego procesu i zakrywania brwi również, odsyłam do linków w opisie. Kiedy nos mam już porządnie zamontowany, sięgam po korektor Gacha Covered w kolorze Natural. Jest to bardzo dobrze kryjący i trwały korektor, dlatego świetnie wyrównał mi kolory między właśnie naklejonym nosem i moją skórą. Zanim przejdę jeszcze do właściwego makijażu, zakładam jeszcze łysinkę, żeby wszystkie moje włosy pod nią ukryć. A także przyklejam mój wynalazek, czyli również wyrzeźbione i odlane z masy żelatynowej brwi mojej lalki. Wcześniej wspomnianym korektorem kamufluję jeszcze kolor moich brwi. A następnie zajmę się nadaniem odpowiedniego wyglądu mojej skórze, a do tego użyłam podkładów Total Control Drop Foundation w dwóch kolorach 01 i 13. Taka mieszanka mocno mnie opaliła, ale właśnie nadała mojej skórze taki złoty odcień idealny do drewna. Tym jaśniejszym odcieniem rozświetlam jeszcze wybrane partie twarzy, a następnie przychodzę do malowania słojów. I sięgam tu po paletę kremową Highlight and Contour. Sięgam najpierw po te ciemne kolory, rysuję pojedyncze kreski, lekko, delikatnie je rozcierając, a następnie dodaję jaśniejsze akcenty. Żeby dopracować te słoje, wybieram brązy z paletki Love Contours All, konkretnie kolory 13 i 6. Nimi właśnie pogłębiam jeszcze same brzegi tych słojów, a przy tym elemencie, który roboczo nazwę dokręcaną brodą,
Dodam jeszcze głębszy cień i jest to cień z tej samej paletki, numer 9. Następnie użyłam paletki do konturowania tym razem na sucho, Highlight and Contour Pro Palette. I tutaj podkreślam głównie policzki, linię żuchwy, delikatnie nos. Żeby podkreślić oczy, właściwie też je wykonturować, wracam do brązów z paletki Love Contours All. I nakładam je tak, żeby podkreślić załamanie zarówno górnej powieki, jak i dolnej. A także rozjaśniam jeszcze dodatkowo te najbardziej wypukłe elementy. I do tego używam kredki Jumbo Pencil w kolorze Milk. Maluję nią jeszcze linię wodną, żeby dodatkowo jeszcze otworzyć oko. Teraz policzki potraktuję różem High Definition Blush w kolorze Baby Doll, a jakże, i świetny do tego pędzelek numer 28. Do zrobienia piegów posłużył mi Eyebrow Gel w kolorze 01 Blond. Do pomalowania brwi posłużyły mi cienie w kremie Lid Lingerie w kolorze 23 i 24. Jak zobaczycie później, przydały mi się one również do pomalowania wyrzeźbionych włosów. Następnie w ruch poszły kremowe farby SFX w kolorze czerwonym i żółtym. Najpierw oczywiście naszkicowałam sobie całe ubranko białą kredką, następnie wypełniam odpowiednie miejsca odpowiednimi kolorami, zaczynając od zaznaczenia brzegów. Kiedy całość mam już dokładnie wypełnioną kolorem, utrwalam wszystko dokładnie pudrem SFX Set, a używam do tego puszka, wklepując jakby ten puder, trzyma się wtedy świetnie. Do wypełnienia guziczków używam Eyebrow Gel w kolorze 05 Black. Dodaję, jak widzicie, jeszcze kilka konturów. Z paletki Ultimate Brights wybieram pomarańcz i zaznaczam nim takie delikatniejsze cienie na mojej żółtej bluzeczce. Następnie wszystkie głębsze cienie podkreślam coraz ciemniejszymi odcieniami brązu. Następnie sięgam po kredkę Faux Whites w kolorze 01 i rysuję nią detale takie jak szwy i dopracowuję też guziki. Białą kredką Jumbo Pencil zaznaczam jeszcze światło odbijające się w kołnierzu i bluzeczce. I mogliście zauważyć, że mam niedomalowane rękawy, zrobiłam to później, żeby sobie nic nie wybrudzić. Teraz był dla mnie odpowiedni moment, żeby założyć szkła kontaktowe i dopracowuję ostatni element twarzy, czyli usta. Pomalowałam je cieniami w kremie Lid Lingerie, tymi, które widzieliście wcześniej, a białe ząbki na ustach namalowałam eyelinerem White Liquid Liner. Ostatnim elementem jest oczywiście przyklejenie mojej wyrzeźbionej peruczki i pokażę Wam teraz, jak ją wykonałam. Cały proces zaczęłam już kilka dni wcześniej, żeby na pewno się ze wszystkim wyrobić. I tak, pierwszy krok to wyrzeźbienie włosów za pomocą modeliny nakładanej na główkę do robienia łysin. Jest to proces dosyć pracochłonny, ponieważ każde pasmo trzeba oczywiście osobno wyrzeźbić. Pewnie całość dokładnie pokrywam lateksem i jest tu dużo, dużo warstw. Kiedy wszystkie one już przeschną i dokładnie się utwardzą, zdejmuję całość, obcinam brzegi i maluję. Podstawowym kolorem była tutaj pomadka Liquid Sweat w kolorze 23, a detale podkreśliłam czarnym eyelinerem Epic Ink Liner. Perukę przykleiłam na mastic, skupiając się głównie na brzegach. Trzymała się świetnie, do tego była bardzo lekka. Miejsca, które tego wymagały, domalowuję jeszcze tą samą pomadką, którą wcześniej malowałam całą perukę, czyli jest to głównie przestrzeń za uszami, baczki i odrobina grzywki. Na końcu możecie jeszcze zobaczyć proces rzeźbienia nosa i brwi. Jeżeli interesuje Was więcej takich technicznych informacji, odsyłam do linków pod filmem. Możecie się dowiedzieć m.in. jak zrobić masę żelatynową. Ostatnim akcentem będzie Setting Spray Dewy Finish. Ja, kochani, z Wami się już żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że chciało Wam się włączyć ten filmik, a jeszcze bardziej tym, którym chciało się zostać do samego końca. I dla Was właśnie jeszcze na samiuśkim końcu bonus w postaci kilku fajnych studyjnych ujęć mojej laleczki. Do zobaczenia!